Dobry wieczór Państwu. Witam na konferencji prasowej po zakończonym przez pierwszym spotkaniu w ramach rozgry PLH pomiędzy ACM Oświęcim a WKS Tychy. Prosimy o podsumowanie tego spotkania przez obu trenerów, a następnie zadawanie pytań. Pierwszy oddaję głos trenerowi WKS Tychy, panu Jackowi Pochcie. Przede wszystkim chciałem podziękować chłopakom, naprawdę się zagrali dobry mecz. Wszyscy od pierwszego do ostatniego naprawdę walczyli dzisiaj. Unia stworzyła nam dzisiaj bardzo, bardzo ciężkie warunki. Mieliśmy tam parę kar, ale dobre osłabienia. Trzecia tercja, można powiedzieć, perfektna. Dobrze zagraliśmy system, nie dopuściliśmy prawie praktycznie do żadnych szans. I duży komplement dla całej drużyny za dzisiejsze spotkanie. Tak, myślę, że my prowadzimy to zasłużenie, bo żeśmy mieli 9 przewaga, myślę, żeśmy trafili w bramku w tej sytuacji, kiedy żeśmy kombinowali, a brakowała nam przed bramką była siła dobitka, także ja myślę, że tych jest na prosto, gdyż my strzelimy doma w ani jednej przewadze w bramku, tak sobie musimy zastanowić, a tak sobie powiedzieć, że jestem prowadzili na prosto zasłużenie. Proszę o pytania. Co ze skutecznością? Bo było bardzo dużo strzałów, ale dużo z nich tak naprawdę było niecelnych i tak ona nie stworzyła sobie zagrożenia. Tak sobie mówię, ja sobie był zdziwieni, że nie trafili ani z 2 metrów bramku, a że to była sama siatka, ani to wszystko, ani co chcieli efektywnie strzelać do góry, no ale ja nie wiem, także brakowało mi czesność te strzały, no, dzisiaj. Wiadomo, że o medale będą później walczyły tylko 4 zespoły, a drużyn walczących jest 5. Unia wygrywa tylko z tymi najsłabszymi zespołami, natomiast z tymi najlepszymi jeszcze nie zdobyła ani jednego punktu. Jeżeli tak dalej będzie, no to może się okazać, że Unia będzie na tym 5. I tak dalej to będzie wyglądało. Ja myślę, że początek sezonu, że możemy sobie nie sumować jeszcze, a ta liga jest rozegrana. Jeśli to nie robili, przegraliśmy, musimy to naprawić w następnym meczu a myślę, że mamy ta drużyna nejak poukladaná, że musimy zmobilizować a musimy jej nagrać, musimy więcej bronić a dużo bronek jsme dostawali na BSG, dzisiaj jsme vlastně až za wielu nám dali na 2-0 a myslím, že jsme měli převagu dzisiaj a grali jsme celý vlastně pierwszy tercjani, a jeszcze minus na kraju nich, no nie byliśmy skuteczni dzisiaj, także stracamy punkty, a liga się rozjechała, no, także tak to widzimy. Chciałem zapytać, po dzisiejszym meczu nadal pan uparł, że Martin Jaros pasuje do Prochacki, do Łopuskiego? Tak ciężko sobie dali zmiany, to było 0-0 w pół meczu, říkám, jako trener, ja nie wiem, ja jsem neměl důvod dělat nějakou změnu nebo něco, já si myslím, že Martin tam nehrál, ale byl jeden z zápasníků, který to tež netrefil bránku, že má střelu, je to tři maky na pravou stranu, tak čekal od něho větší skutečnost tam v těch situacích. Tak to bylo, proč tam hrál, ale někde šest mečů, robí si tam hrát nebo nemá hrát. Już było uzgodnione parę dni wcześniej, że rozmawiałem z Arkiem, bo robię wiadomo, że został po tym meczu w Nowym Targu, został w bramce rączka i było uzgodnione, że Arek dzisiaj wchodzi na lód i ja myślę, że pokazał, że jest bardzo dobrym bramkarzem w tych ciężkich sytuacjach, nas podtrzymał na, można powiedzieć, no nie na duchu, ale podtrzymał nas 0-0, mieliśmy dużo osłabień, no i to było też kluczem do zwycięstwa. No, obroniliśmy, co mieliśmy obronić, w pewnym momencie strzeliśmy bramkę i wykorzystaliśmy nasze przewagi. No, było to, co chcieliśmy tutaj zrobić, chcieliśmy wziąć 3 punkty. Najlepszy zawodnik mecz. Alek Sobecki. A już nie był nikogo? Zborowski. Co z Szymiczkiem, kiedy będzie grał? Ciężko powiedzieć, no jest chory, no więc zobaczymy, jak się lepiej poczuje. Jest pijak, czy pojechał do domu? No ja myślę, że jest pijak, no nie no, przecież zapalenie płuc.
jakieś takie poważniejsze? No, z tego co wiem, to ma tydzień przerwy, no i potem zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No myślę, że mamy nadzieję, że wróci jak najszybciej, no ale też nie chcemy nikogo tutaj gdzieś tam pół na pół, żeby wskakiwał do składu. No, mamy też innych zawodników, którzy też muszą podjąć odpowiedzialność. Dzisiaj to było to widać, więc czekamy na Romana, ale wiadomo, że nie będziemy nic tutaj robić na szybcika. Sławka piątka wyjechała tylko raz? Proszę? Sławka piątka wyjechała tylko raz? No wyjechała pierwszy raz, chyba nasza czwarta, bo tutaj Święcie grał na trzy, więc graliśmy też na trzy. Kary się tak posypały, że nie było to jak... No nie było, ciężko było, bo... Chcieliśmy zacząć ten mecz na 4, no ale przeciwnik grał na 3 piątki, więc graliśmy też na 3. No. Czy taka gra powtarzałem, to preferencja masz w tym sezonie? Czy twoja taka, przepraszam, twój filmowy znak? Czy... A byśmy ci grali ostro ciałem? Nie. No na początku tak. Jak na polski hokej, żebyś dobrze zrozumiał. Tak, no hokej właśnie na tym polega, żeby grać ciałem. No niekiedy wiadomo, że tam sędziowie się w niektórych momentach może nie dostosują do tego, ale wiadomo, że chcieliśmy grać. Myśmy grali po prostu, tak jak powiedzieliśmy sobie przed meczem, że my tu nie musimy żadnym show robić, my potrzebujemy te punkty, my musimy grać zdyscyplinowanie, my musimy grać system i czekać na nasze szanse i to dzisiaj wyszło w 100%. Są jeszcze jakieś pytania do trenerów? Tak mi powiedzieć. Dziękuję Państwu serdecznie.